Dzień dobry Państwu. Pozdrowie na kres. Zaczynamy nowy cykl prezentacji. Parę miesięcy temu, w lutym i w marcu, kiedy nie mogliśmy Państwa zapraszać na ulicę Karową do domu spotkań z historią w Warszawie, przygotowaliśmy cykl sześciu odcinków poświęconych zimie na kresach. Tymczasem zrobiło nam się lato gorące i upalne, więc zimę odkładamy do lamusa, ale oczywiście jeśli ktoś z Państwa chciałby w te bardzo skwarne dni zażyć o chłody, to z całą pewnością będą to Państwo mogli zrobić, odnajdując w kanale YouTube, w kanale Domu Spotkań z Historią, sześć odcinków zimy na Kresach. I opowieść o Lwowie i o Worochcie i o Huculskim szlaku II Brygady Legionów i o Wileńszczyźnie, zimowej Wileńszczyźnie, Sławsku wreszcie o słynnych pociągach, które kursowały wożąc narciarzy. Gdyby bardzo jeszcze Państwo narzekali na nudę brak czasu i nadmiar czasu wolnego. To oczywiście możemy Państwa zaprosić na prezentację z cyklu z Piłsudskim pokresach, które zrealizowaliśmy w Muzeum Józefa Piłsudskiego, polecając Państwu trzy pierwsze odcinki. Dla ułatwienia powiem, że w YouTubie jest teraz playlista, świat kresów, gdzie znajdą Państwo. Wszystkie te prezentacje razem. Gdyby jednak mieli Państwo absolutnie dosyć komputerów, laptopów, ekranów i chcieli coś zobaczyć z bliska, na żywo, to na razie jeszcze nie na Karowej, bo wznowimy spotkania już po wakacjach, ale przez całe lato na Podkarpaciu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Zapraszam Państwa na przygotowaną tam wystawę wystawę z moich zbiorów łyk naftusi, opowieść o kresowych uzdrowiskach w truskawcu morszynie, lubieniu niemirowie i szkle. Ponieważ jednak nie każdy będzie mógł tą wystawę latem zobaczyć. Przychodzimy do Państwa z tym nowym cyklem prezentacji poświęconym szczególnym miejscom na kresach, gdzie leczono i gdzie uzdrawiano. A zaczynamy, zaczynamy od lubienia, stąd ta prezentacja przez lubień do zdrowia. Gdybyśmy się bowiem cofnęli, proszę Państwa, no, lekko licząc jakieś 80 lat do lat 30., do drugiej połowy lat 30 XX stulecia. Bez trudu mogli Państwo w różnych miejscach znaleźć foldery reklamowe Uzdrowiska w Lumieniu pod takim właśnie tytułem: Przez Lubień do Zdrowia. Zaraz spróbuję Państwu powiedzieć, jak uzdrawiano w lubieniu. Ale najpierw musimy się cofnąć jeszcze daleko, daleko w przeszłość i zwrócić uwagę, że mówimy o uzdrowisku najstarszym na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Dzisiaj oczywiście nawiązujemy w historii uzdrowiskowej do tradycji uzdrowisk dolnośląskich, do najdłużej czynnego uzdrowiska, do cieplic, które odnotowywało już kuracjuszy w wieku XIII. My cofniemy się nieco bliżej, ale także do dawnych epok, ponad 500 lat z okładem. By to jednak zrobić, trzeba jeszcze powiedzieć, gdzie leży ów lubień. Na tej mapie widać to doskonale. Dwadzieścia parę kilometrów zalwowską rogatką w kierunku na Sambor. Tak prezentował się na mapie samochodowej z lat trzydziestych. A kiedy pojawili się pierwszy kuracjusze w Lubieniu? Dawno. Naprawdę dawno. Ponoć był znany już ze swoich dobroczynnych właściwości w wieku 15. A z całą pewnością przybywano tutaj w wieku XVI. Jak mogliśmy przeczytać w historycznych zapiskach, przy końcu XVI wieku używano wód siarczanych ze źródeł lubieńskich jako leczniczych. Szczególnie Ormianie i Żydzi zjeżdżali z dalekich stron, by u źródeł lubieńskich ukojenia swych cierpień szukać. Tu rozbijali swoje namioty, i w kotłach ze sobą przywiezionych grzali wodę do kąpieli. Kiedy już i mieszczanie lwowscy zaczęli zjeżdżać celem kuracji do lubienia, urządzono prymitywne Łazienki. Przyszedł na Tatarów, który w roku 1624 Lubień kompletnie spustoszył. Przez 200 lat. Właścicielami Lubienia była patrycjuszowska rodzina wilczków i to oni właśnie urządzili tutaj pierwsze łazienki. Ale Lubień znajdował się na tym szczególnym szlaku najazdów ciągnących ze wschodu, które pustoszyły ziemię wschodnie dawnej Rzeczypospolitej, a potem przechodził z rąk do rąk, ale już nie jako uzdrowisko. Ale po prostu jako dobra Lubień. Tak trafił w ręce książąt jabłonowskich, ci zaś sprzedali Lubień rodzinie baronów Brunickich. Rodzinę jabłonowskich w Lubieniu reprezentował niebyle kto, bo sam Ludwik Jabłonowski. Pamiętnikarz, poeta, działacz polityczny, właściciel dóbr lubień, ale przede wszystkim człowiek zaangażowany i w powstanie listopadowe, i wiosnę ludów, działający w organizacjach konspiracyjnych w Galicji, a prywatnie szwagier niejakiego Aleksandra Fredry. To on przecież jako autor pamiętnika złote czasy i wewczasy opisywał Życie szlachty polskiej w XIX wieku. Ale w 1849 roku połowę dóbr Lubień sprzedał wzbogaconym baronom Brunickim. To niezwykle rozgałęziona rodzina o żydowskich korzeniach, uszlachcona i obdarzona tytułami baronowskimi przez Imperium Austro-Węgierskie, która całej Galicji Wschodniej miała liczne swoje aktywa i majątki, od Zaleszczyk nad Zbruczem, po Lubień pod Lwowem. Tutaj te dobra od Jabłonowskiego nabył Konstanty Ignacy Baron Brunicki i dwa pokolenia Brunickich do wybuchu II wojny światowej gospodarowały w tym miejscu. Tu Rodziły się także dzieci, synowie i córki. Ostatnim właścicielem z tego rodu, który był panem na lubieniu aż do roku 1939 był Adolf Maurycy Brunicki. I to brunicy przebudowali tutaj stary zameczek na dwór, a na tym w rozgałęzionym drzewie genealogicznym widać umiejscowienie Ignacego Konstantego Brunickiego, właściciela Lubienia, żonatego z Heleną Korwin-Szymanowską. Za ich czasów przebudowany na początku XX wieku pałac w Lubieniu był siedzibą. Właścicieli tego klucza. Dzisiaj pięknie odnowiony przypomina o wielkiej historii tego miejsca. A ta historia, proszę Państwa, jest związana oczywiście ze źródłami. Tymi, które przyciągały tutaj lwowskich kupców w XVI stuleciu i tymi, które powodowały, że cała plejada znakomitych autorów wędrowała do Lubienia, by badać i opisywać istniejące tutaj źródła siarczan. Jednym z takich lekarzy, który zajmował się opisywaniem źródeł lubieńskich, był wybitny Aptekarz, farmaceuta, balneochemik i lekarz, ormianin Teodor Torosiewicz, rodem ze Stanisławowa. Zawdzięczamy mu ogromnie dużo, bo to on zbadał i określił skład wód leczniczych w niemal wszystkich miejscowościach uzdrowiskowych w ówczesnej Galicji. I to on szczególnie interesował się. Lubieniem. W Wiedniu w 1828 roku wydał drukiem analizę źródeł siarczanych w Lubieniu, a znał się na tym jak mało kto, bo po studiach na Uniwersytecie Wiedeńskim prowadząc aptekę pod cesarzem Tytusem we Lwowie wyspecjalizował się w prowadzeniu takich badań Źródeł galicyjskich, a jego apteka stała się prawdziwym laboratorium badawczym, świetnie wyposażonym, które służyło do wykonywania analiz chemicznych z zakresu balneologii, bramatologii, toksykologii, farmakologii, technologii chemicznej, chemii analitycznej, fizjologii, a przedmiotem tego było, były oczywiście galicyjskie wody. I tak, proszę Państwa, sypały się kolejne opinie gruntujące sławę wód w Lubieniu. Podaj najmocniejszą, najbardziej prestiżową, tą, która rozeszła się najszerzej. Wygłosił i zapisał wielki Józef Dietl, Postać monumentalna, bo to przecież i rektor Uniwersytetu Krakowskiego we Lwowie, i prezydent miasta Lwowa, przecież na kresach urodzony, który w 1860 roku stwierdzał autorytatywnie, rozwiewając wszelkie wątpliwości: Na mocy chemicznych właściwości zdroju lubienia przyznajemy mu pierwsze miejsce, pomiędzy znanymi wodami siarczanymi w Europie, nie w Galicji, nie na ziemiach polskich, najlepsze właściwości, gdy idzie o wody siarczane w całej Europie. Sławę lubienia gruntowały badania, publikowane co chwila broszury od. Chociażby taka jak o zdroju siarczanym, w lubieniu, jego zastosowaniu i skuteczności ze względu na jego skład chemiczny, rosła popularność tego miejsca, a do zakładu kąpielowego, urządzonego tutaj przez baronów Brunickich, przybywali coraz bardziej zacni i prestiżowi gości. W 1866 roku w tej rozprawce, którą wspominałem przed chwilą, mogliśmy przeczytać, iż do zabudowań zakładu należy budynek kąpielowy, który już powstał za czasów obecnego właściciela lubienia, barona Brunickiego, który ma przekonanie, że zakład nie ma powodzenia, jeżeli nie jest na odpowiednim stanowisku postępu, czasu i nauki. Ten budynek zawiera 28 pokoi łaziebnych. Oprócz tychże jeszcze 6 wanien porcelanowych w ziemi zakopanych, aby łatwiej było każdemu schorzałemu bez wystawienia się na zziębnienie wejść i wyjść z wanny. Dla Izraelitów i ubogich z dawniejszego budynku kąpielowego tego roku 10 pokoi z dwoma wannami przerobiono. Każdy ma Kanapę dębową, stoliczek, zwierciadło, roguszkę, wieszadło i dzwonek. Zwykła kąpiel kosztuje 45 krajcarów, wannie porcelanowej 60. A poza tym były też domy mieszkalne, w których oferowano aż 150 pokoi. Z łóżkiem, siennikiem, nocnym stoliczkiem, trzema krzesełkami, stolikiem, szafą, komodłem lub, zwier lub zwierciadłem. Do tego korzenny sklep ze wszystkimi artykułami, świeżo zaopatrzony wyrobami krajowymi i zagranicznymi, jak mogliśmy przeczytać, które nieraz gość kąpielowy podczas kuracji używać potrzebuje. A zelwowa świeże bułeczki sprowadza administracja codziennie, zatem dla amatorów chrupiącego pieczywa w lubieniu Raj na Ziemi. Do tego wielki park, mniejszy w samym zakładzie. Nic dziwnego, proszę Państwa, że sława lubienia dotarła aż do stolicy kraju, do Wiednia. W 1875 roku w Wiedniu opublikowano mapę uzdrowisk Europy Środkowej. Jest na tej mapie oczywiście cała plejada uzdrowisk niemieckich, austriackich, czeskich. Są też i uzdrowiska wschodnio-galicyjskie. Nie ma na niej Niemirowa, nie znajdą na niej państwo morszyna, ale jest oczywiście. Lubień. Wprawdzie twórcy tej mapy z geografią byli w niektórych miejscach na bakier, bo Iwonicz wyrzucili gdzieś w okolice Stanisławowa, ale Lubień jest na swoim miejscu, tam gdzie być powinien. Trudno powiedzieć, czym kierował się i co go przekonało, zapewne nie lektura tej mapy, ale pogłoski o tym, że to najlepsze źródła siarczane, sam najjaśniejszy pan, bowiem w 1886 roku Lubień osobą własną zaszczycił. Póki co jeszcze badają Lubień w latach 70., wybitni specjaliści, krajoznawcy, encyklopedeliści i dokumentaliści tacy jak Antoni Schneider. Publikują kolejne broszurki o zdrojach siarczanych w lubieniu liczni autorzy, no ale bomba wybucha w roku 1886, gdy do lubienia przyjeżdża z Bożej łaski cesarz Austrii, apostolski król Węgier, król Czech, Dalmacji, Chorwacji. Sławonii, Galicji, Lodomyrii i Lirii, król Jerozolimy, arcyksiąże Austrii, wielki książe Toskanii i Krakowa, książe Lotaryngi, Salzburga, Styrii, Karynti, Krainy, Bukowiny, wielki książe Siedmiogrodu, margrabia Moraw, książe Górnego i Dolnego Śląska. Pozostałych tytułów nie będę wymieniać, bo trwałoby to jeszcze długą, długą chwilę. Najjaśniejszy pan żywo interesuje się zdrojem w lubieniu, a za najjaśniejszym panem przybywają tutaj dostojni goście, przybywają znakomici goście z dworu cesarskiego, generalicja, utytułowani przedstawiciele arystokracji austriackiej. Ba, do lubienia ściąga, proszę państwa, Książę Cambridge, brat królowej angielskiej, lord Clive, wysocy dygnitarze. Jednym słowem, lubień cieszy się naprawdę powodzeniem. Jak pisano, najjaśniejszy pan dla siebie i dla swego otoczenia wybrać kazał lubień na kwaterę. A przyczynę tego przypisać należy chyba tylko urządzeniom zdrojowym, nader skromnym w tamtej epoce, które zadośćuczyniły wszelkim wymogom komfortu, żaden bowiem zakład krajowy nie może się poszczycić, aby kiedykolwiek mieścił w swoim obrębie cesarza Austrii z następcą tronu. Najjaśniejszy pan zwiedzał szczegółowo zakład zdrojowy, łazienki, wszystkie urządzenia zdrojowe i przy tej sposobności wyraził swoje wysokie. Zadowolenie. Nie ma lepszej reklamy niż pobyt Franciszka Józefa w uzdrowisku. Nic dziwnego, że od lat 80. do lubienia ciągnęło coraz więcej kuracjuszy, dla których zaczęto na przełomie XIX i XX wieku wydawać. Takie piękne, litografowane widokówki, by mogli donosić, że albo szczęśliwie przyjechali, albo właśnie pobierają jakieś kuracje i chodzą na zabiegi. Kartki, fotografie pokazują nam lubień przełomu XIX i XX wieku. Działające tutaj źródła Ludwika i Adolfa, a Prawdziwą cezurą w historii rozwoju Uzdrowiska jest rok 1902, kiedy szybko rozwijające się galicyjskie koleje kładą i otwierają nową linię łączącą Lwów z Samborem, a Lubień otrzymuje własną stację kolejową. Samo Uzdrowisko oddalone jest raptem kilometr od Linii łączącej Lwów i Sambor, i od tej pory można docierać do Lumienia bez przeszkód z najdalszych nawet okolic, wygodnie jadąc koleją. To oczywiście błyskawicznie zmienia status uzdrowiska, zapewnia mu bowiem doskonały dojazd. Na tej mapie kolei żelaznych Galicji i Bukowiny, tą linię jeszcze widać, rysowaną przerywaną, jest projektowana, oddana ją do użytku ostatecznie w roku 1902 z niezbyt ciekawym dworcem kolejowym, typowym jakie wznoszono wówczas w Galicji Wschodniej. Proszę Państwa, ale my nie zatrzymamy się na dworcu, my pochylimy się na chwilę nad kuracjuszami, którzy korzystając oczywiście tutaj z wszelkich udogodnień i rozrywek mają czasem nie lada dylematy. No, podstawowe dylematy to oczywiście, jaką kwaterę wybrać czy prestiżowy pokój w hotelu Concordia, czy w jakimś skromnym pensjonaciku, czy zgoła domku parterowym. Nie ma raczej dylematów, gdzie należy się udać w niedzielę, bo jedna świątynia jest w Lubieniu. Ale poważne dylematy przeżywają kuracjuszki, które przyjeżdżają do Lubienia. Proszę pozwolić, że spróbujemy wspólnie odszyfrować, odcyfrować fragment korespondencji wysłanej z Lubienia do Lwowa. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy na poczcie. To budynek poczty w Lubieniu. Przed nim dyliżans, być może właśnie rozwożący i zabierający pocztę. A jaka to karteczka i z jaką treścią wędruje do Lwowa? Łaskawa pani, ja już nie wiem co myśleć, że pani mi jeszcze do dziś sukni nie przysłała. Ja ją na niedzielę muszę mieć. Ponieważ tu będzie koncert i tańce, a ja żadnej więcej sukienki jasnej nie mam. Czyż to tak dużo koło niej roboty? Pół dnia ofiarować, ta jest pani taka dla mnie niedobra. Takiego głupstwa mi pani nie zrobiła, choć tak na pewno obiecała. Pisze zdenerwowana, nadawczyni tego listu. Zostająca z szacunkiem pani Trześniowska. A adresatką tego dramatycznego apelu wysyłanego z Uzdrowiska jest wielmożna pani Karolina Czerkawska, krawczynia sukien damskich w prestiżowym miejscu w Lwowie, bo na samej ulicy Akademickiej. Pytają państwo pewnie, czy wiemy, czy suknia doszła, czy nie doszła? Otóż wiemy, bo dysponujemy kolejną korespondencją. Właskawa pani, obiecała mi pani przysłać suknię na niedzielę, a nie przysłała. Myślałam, że pani jest więcej słowną, tymczasem przekonałam się, że przeciwnie. Proszę drugi raz nie zrobić mi takiego zawodu, bo będę zmuszoną szukać słowniejszej krawczyni. Z szacunkiem. Trześniowska. Najwyraźniej pani Czerkawska na ulicy Akademickiej albo miała za wiele zamówień, albo jakieś inne powody sprawiły, że nie mogła wywiązać się z tego zamówienia, chociaż poganiano ją z lubienia niejednokrotnie. Bo oto na kolejnej karteczce, którą mam w swojej e, kolekcji, możemy przeczytać i taki fragment. Kochana paniusiu, proszę suknię dla pani Małeckiej zrobić marszczoną już stanowczo, ładnie i prędko, bo narzeka, że jej ta suknia potrzebna. Zasyłam ukłony dla pani. Podpis niecałkiem czytelny. Takie oto dylematy miały kuracjuszki w Lubieniu. Gdyby chcieli Państwo się dowiedzieć, gdzie miała być pokazana owa suknia, wiemy, bo wiemy jak wyglądała sala balowa, tak jak na tym zdjęciu. My cały czas jesteśmy oczywiście w galicyjskich czasach. W czasach, kiedy stolicą kraju związkowego Galicji i Lodomerii jest królewskie stołeczne miasto Lwów. I e, to stąd przede wszystkim rekrutują się kuracjusze w Lubieniu. A gdy przed I wojną światową, gdzieś około 1910 roku, pojawia się kolejny folder, reklamujący Lubień, możemy przeczytać uderzający do poczucia patriotyzmu gospodarczego, taki oto apel. Gdybyśmy zdrojowiska nasze uważali nie za własność prywatną jednej lub kilku jednostek, ale za majątek, za zakłady przemysłowo-lekarskie całego kraju, inne by one zajmowały miejsce obecnie pomiędzy zdrojowiskami europejskimi. To oczywiście narzekanie ze względu na to, że kraj nieistniejący na mapie Europy nie mógł skutecznie konkurować z zagranicą. Ale ważna jest część druga. Wartość lecznicza na wód naszych często znacznie przewyższa wartość wód zagranicznych. Ilość, jakość i rozmaitość składów chemicznych naszych skarbów zdrojowych jest najróżniejsza, także potrzebujący leczenia zdrojowego może w zupełności zaspokoić swe potrzeby w kraju w swojskim otoczeniu, z tym spokojem sumienia, że swym groszem nie wzbogaca obcych. Ale zostawia go w kraju. I że znowu grosz ten w innej wprawdzie postaci znachodzi później we własnej kieszeni, czego nie można powiedzieć o groszu za granicę wywiezionym. Wypisz wymaluj apel na dzisiejsze wakacje. By promować pobyty w krajowych uzdrowiskach, zakłada się specjalne czasopisma. Taką rolę pełni organ Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk Nasze Zdroje, wydawany w Lwowi. Rolę przewodnika po uzdrowiskach pełnią także almanach, przewodniki po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicji, które oferują wszystkie niezbędne informacje i reklamy Zachęcając do korzystania z krajowych źródeł. Tak jest także w przypadku lubienia. Ba, w tych przewodnikach możemy nie tylko obejrzeć inseraty i reklamy, możemy obejrzeć urządzenia od chociażby emanatorium radiowe w lubieniu, możemy zobaczyć, jak wygląda kabina kąpielowa drugiej klasy. I dowiedzieć się, kto powinien jechać do lubienia. A więc ci, którym dolega reumatyzm, artretyzm, wypociny pozapalne, obrzęki po złamaniach i zwichnięciach, nerwobóle, szczególnie rwa kulczowa, porażenia, ci, których bolą stawy, okostna, ci, którzy mają problemy z chorobami skórnymi, którzy mają problemy laryngologiczne. Z nosem, gardłem, krtanią i płuca. Zakład w ogóle urządzony postępowo posiada w parku własny kościółek, łazienki centralnie ogrzewane, oświetlenie elektryczne, zakład wodoleczniczy. Bo już przed pierwszą wojną światową zakład był zelektryfikowany. Przed nami właśnie budynek inhalatorium, nie wiemy tylko, czy damy te. Czekają na kolejną turę inhalacji, czy już są po niej. E, poleciłbym Państwu koniecznie dobroczynną lubieńską borowinę, do której jeszcze za chwilę wrócimy. No i oczywiście mniej lub bardziej skromne kwatery. E, na co dzień w Lubieniu mieszka około 3000 mieszkańców. E, Obszar dworski należy, jak już wiemy, do baronów Brunickich. Zakład tak naprawdę zaczął się rozwijać w roku 1820, ale wspomniane już przeze mnie otwarcie linii kolejowej w 1902 roku przyspieszyło znacznie rozwój lubienia. Do wyboru mają Państwo. Rozmaite pomieszczenia, i popularny dom różowy, i aloizówkę, i dom żółty, i skromny dom brilla. A oczywiście spotkać się możemy w restauracji zakładowej i w miejscach, gdzie spotykają się kurujący tutaj letnicy. Okres prosperity przedwojenny. Do wybuchu I wojny światowej gwałtownie kończy wybuch konfliktu i zniszczenia, jakie dotykają lubień i okolicę. Dopiero pod koniec lat 20. lubień powracać będzie do dawnej świetności. Stąd trzeba będzie. Ponad 10 lat po zakończeniu działań wojennych, by Lubień znowu stał się perłą zdrojowisk. W gazecie lekarskiej z 1928 roku mogliśmy przeczytać taki oto pasus. Ma Lubień starą historię, ma świetne warunki lecznicze. Nazywany był perłą zdrojowisk. A oto jak perła wydobyta z głębin morza. Gdzie spoczywa, bezużytecznie zyskuje wartość przez oczyszczenie i oprawę, tak i lubiń. Z historycznej skromnej osady leczniczej stał się wielkim zdrojowiskiem, a teraz po ruinie wojennej, odbudowany, jaśnieje nowym blaskiem, nowymi urządzeniami, nowymi budynkami, nowym komfortem. Do tego oczywiście niezbędna reklama, i plakaty, i afisze, i przewodniki, i ulotki. I oczywiście atrakcyjne wizerunki tych, którzy roznoszą w lubieniu szklaneczki zdrojowe wokół źródła Adolfa. Gdyby chcieli Państwo. W tamtej epoce wybrać pokój w Lubieniu, no, byłby to pewnie taki pokój jednoosobowy, skromnie na tamte czasy urzędzony po, tym po tych zniszczeniach wojennych. Jeszcze bez bieżącej wody, stąd ta porcelanowa umywalka i dzbanek pod spodem po prawej stronie. A gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się, co się leczy w Lubieniu z detalami, proszę bardzo: wszystkie informacje o tym, jakimi środkami leczniczymi Lubień rozporządza. Więc, przede wszystkim, słynne, słynne wody siarczano-wapienne o bardzo wielkiej zawartości siarki w formie siarczanów. Do tego znakomita borowina Lubieńska, jedna z najlepszych w kraju, wydobywana z głębszych pokładów torfowiska, używana do kąpieli całych częściowych, nasiadowych, nożnych, ręcznych i do okładów, a borowinę tę, warto dopowiedzieć, wyrabia się maszyną poruszoną prądem elektrycznym, także osiąga się idealną masę. Jak pisał profesor Radziszewski, borowinę zlubienia należy zaliczyć do bardzo cennych środków leczniczych, jakimi mało kto poszczycić się może. Do tego woda ze źródła Adolfa, działająca wybitnie moczopędnie i pomagająca tym, którzy walczą z chorobami jelit, wątroby i nerek, do tego zimne inhalacje systemu bulinga. Wreszcie oczywiście woda ze źródła Adolfa o cennych właściwościach leczniczych. To na takich taboretach trzeba było usiąść w ziewalni siarczanej systemu Bulinga, by nadziać się na tą rurkę i dobroczynne składniki wprowadzać do organizmu. Do tego jeszcze, proszę Państwa, i zakład elektrotermo- i helioterapii, który oferował Państwu diatermię, kąpiele elektryczne czterokomorowe, pantostat dla galwanizacji, faradyzacji, jonoforezy. Mogli Państwo zamówić sobie także arsonwalizację, tonizor, kąpiele elektryczne świetlne całe i częściowe, lampy kwarcowe. Promienie poza czerwonego widma Vitalux masaż elektryczny wibracyjny. Prawdę mówiąc, na sam dźwięk tych wszystkich atrakcji, które czekały kuracjusza w Lubieniu, ciarki chodzą po plecach, a jeszcze jak się spojrzy na to wnętrze przypominające bardziej sale średniowiecznych tortur, ale to, proszę państwa, wbrew pozorom nie jest Miejsce do torturowania, no może nie całkiem, to jest, proszę Państwa, coś, co współcześnie nazwalibyśmy fitness klubem, czyli tak zwany oddział zanderowski. A te okropne maszyny, widoczne na zdjęciu, to są po prostu maszyny do ćwiczeń, urządzenia do ćwiczeń fizycznych. Po takich przygodach, nawdychani. Naelektryzowani i wymęczeni w oddziale zanderowskim, z ulgą opuszczamy obiekty lecznicze w Lubieniu. Proszę Państwa, jeszcze oczywiście łyk dobroczynnej wody od Ludwika czy Adolfa. Zwłaszcza dla tych, którzy Chcą tutaj leczyć przemiany materii i pozbywać się zbędnych kilogramów. Pełna lista tych wszystkich atrakcji, widoczna, nadal nie uspokaja mnie i powoduje wyjątkową niepewność. Tym bardziej, proszę Państwa. Kluczową kwestią jest wizyta u dobrego lekarza zdrojowego, a w Lubieniu ordynuje niebyle jaka postać, bo jeden z najlepszych polskich balneologów tamtej epoki, dr Antoni Sabatowski. Dr Antoni Sabatowski, który był profesorem balneologii, działaczem, Społecznym. Urodził się w Brzeżanach, a w latach 1909-1914, jako lekarz uzdrowiskowy, pracował w morszynie zdroju. Potem w dwudziestoleciu międzywojennym ordynował w Lubieniu. To on habilitował się monumentalną pracą klimatoterapia oraz hydroterapia ogólna i zdrowiskowa. Zdrojowiskowa z opisem uzdrowisk polskich, to także on wykładał na Katedrze Medycyny Wewnętrznej Uniwersytetu Lwowskiego. Do takiego specjalisty iść warto. A wychodząc od specjalisty, takiego jak dr Sabatowski, dostają państwo ordynację lekarską, czyli coś w rodzaju zaleceń. Standardowych zaleceń wypełnianych przez. Lekarza. Zobaczmy zatem, co pan dr Antoni Sabatowski zalecił kuracjuszce oldze. Po pierwsze, ten dokument muszą mieć Państwo ze sobą podczas całej kuracji w lubieniu. Mogą Państwo korzystać ze wszystkich udogodnień i oczywiście serwowanych tutaj rodzajów kuracji, ale pani Olga powinna. Chodzić miernie, nie szybko, nie spieszyć się i odpoczywać często. Doktor Sabatowski zalecił jej masaże. A przede wszystkim całą gamę kąpieli siarczanych, w dodatku z zaleceniem, by kąpała się w godzinę po śniadaniu. Zatem w naszej paszporcie, w naszej książeczce zdrojowej Odnotowano wszystkie kąpiele: zaczynały się od minut 15, ciągnęły się do kąpieli półgodzinnych. W kąpieli zalecał dr. Sabatowski: Siedzieć należy spokojnie, poruszać się i nacierać po brodawki, a w czasie kąpieli brać także okład zimny na głowę. Jak widać, pomiędzy kąpielą siarczaną pojawiają się także zalecenia okładów borowinowych, po których trzeba dwie godziny leżeć pod przykryciem pod kocami. Wiemy nawet, jaką dietę zalecił pan doktor pani Oldze. Soli mało, jeść cztery razy na dzień. Na śniadanie polecał jej słodową kawę, kakao i czekoladę oraz chleb żetni oraz sacharynę potem rosół zasypany krupkami, wywar z kości szczawiową, rakową, pomidorową. Był łaskawy, jeśli chodzi o dania obiadowe, bo mogła pani Olga jeść i sztukę mięsa gotowaną, i pieczeń polędwice lędwice, zrazy bite lub siekane, wieprzowinę tłustą, chudą, drób, ptactwo, dzikie dziczyznę, ryby smażone, gotowane, potrawkę, pieczeń, kotlet, wątróbkę – ale już nie flaczki, nie nerki i nie płucka. Warzywa i jarzyny miała jeść przysmażane, z zaleceniem, by jadła pomidory i szparagi. Analog na deser spożywała leguminy ze śmietaną i sacharyną. Kolacja miała być delikatna, jarska, mleczna, z poziomkami. Bezcenne to, proszę Państwa, dokumenty w postaci tych paszportów Ordynacji lekarskich. Gdyby jednak ktoś nadal pozostawał głodny, mógł oczywiście korzystać ze znakomitej restauracji zakładowej. A po tych wszystkich zabiegach, po wizytach, po najrozmaitszych traktunkach i poddawaniu się bardzo wyrafinowanym, Sposobom leczenia poleciłbym Państwu spacer nad rzekę Wereszycę. Lubień bowiem to miejsce szczególne. Płynie tutaj meandrując niewielka rzeczka Wereszyca, która co chwila poszerza się i przybiera postać szerokich stawów. Tak też jest w Lubieniu dzięki czemu mogą państwo pływać łódkami po wąskiej rzeczce, ale wypuszczać się też na szerokie stawy. W tamtej epoce, w epoce przed I wojną światową, nieodzowną częścią kąpielisk były także słynne budki kąpielowe stawiane na brzegu, tu gdzie towarzystwo mogło się przebierać i prosto z takiej budki kąpielowej zanurzać w... A, nurty Wereszycy. A, tutaj także mogli korzystać z kąpieli. Przybyli na przykład na rowerach i e, koniach z Lwowa turyści, cykliści, co zostało udokumentowane na tych zdjęciach z roku 1907. No, ale przede wszystkim korzystano tutaj dowoli woli z kąpieli w Wereszycy. Nic dziwnego, że gwarno tu było rojno i wesoło, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy zmiana statusu, zmiana mody spowodowała, że jednoczęściowe damskie kostiumy kąpielowe pozwoliły już na wspólne kąpiele z płcią męską i nikt nie robił różnicy. Kiedyś wcześniej kąpano się bowiem raczej na zmiany. A jak zapowiadał lekarz zakładowy dr Władysław Podsoński, podając do wiadomości ogólnej, z końcem roku 1935 ukończona została regulacja rzeki Wereszycy w obrębie zrojowiska lubienia, skutkiem czego ususzona została cała okolica i obecnie wilgoć i komary z mora. Lubienia wcześniej należą do przeszłości, a zarząd zdrojowy projektuje w najbliższym czasie budowę nowoczesnej plaży i kąpieliska przy Wereszycy. Wereszycy, którą odwiedzali licznie turyści spływający tą rzeczką kajakami, dla nich potrzeby wydano nawet specjalny przewodnik turystyczny dla spływających Wereszycą. Ale my już przenosimy się w te późne lata 30. Kiedy za sprawą sieci połączeń kolejowych do lubienia można dojechać i ze Śląska, i z Wielkopolski, i z Pomorza, i z odległego Wilna, Wołynia, czy nie tak dalekiego Pokucia. Przebudowany po wojennych zniszczeniach dworzec kolejowy w stylu narodowym nie przypomina już tej landary paskudnej, którą widzieliśmy do wybuchu I wojny światowej. Zaopatrzeni w kartę zdrojową, obowiązkowy dokument, który należało mieć zawsze za sobą w uzdrowisku i okazywać na żądanie personelu zakładowego, a podczas kąpieli trzeba ją było powiesić wraz z biletem na drzwiach kabiny, poruszamy się po uzdrowisku. To już zupełnie inny Lubień. Odbudowany, przepięknie zazieleniony, gdzie z przyjemnością przyjeżdża się na kurację. A symbolem tej, tych nowych czasów jest widoczny na tym zdjęciu w głębi, Możą mi Państwo wierzyć na słowo, jeśli nie uda się odczytać tej nazwy, Kiosk Ruchu. Bo to przecież za sprawą Towarzystwa Księgarni kolejowych pojawia się w latach 30., najpierw na dworcach kolejowych, a potem w miejscach uczęszczanych przez. Letników, kuracjuszy, turystów i tłumy bywalców, sieć kiosków ruchu, dobrze nam znanych, z zupełnie innej epoki. Tam możemy zaopatrzyć się w pamiątkowe kartki pocztowe zlubienia czy listowniki, na których możemy porządną epistołę wysłać, na przykład do jakiejś córki czy e, siostrzenicy. A potem. Potem oczywiście napawać się spacerami po pięknie urządzonych alejkach parku zdrojowego, zasiadać przed zdrojową restauracją i podziwiać już zupełnie inny Lubiń, ten modernizujący się, modernistyczny, z willami nie przypominającymi już tych, które wzorowane były na szwajcarskich schwidermajrach. Ale tych, które wznoszone były w stylu charakterystycznym dla lat 30. I to przecież w tamtej epoce. Przed II wojną światową w Lubieniu pojawia się jeszcze jedna atrakcja tego uzdrowiska. Zapowiada ją zarząd zdrojowy, informując, że zbudował właśnie plażę słoneczną z basenem, jednym z największych w kraju. Z wodą stale przepływającą i natryskami. Oto i ten piękny, modernistyczny basen na Państwa ekranie. Żal żegnać się z lubieniem, ale pora wracać pora wracać do domu. Zabieramy zatem pamiątki z lubienia zabieramy foldery, z którymi przyjechaliśmy tutaj zabieramy ulotki, zabieramy Podstawkę pod szklaneczkę i szklaneczkę uzdrowiskową. Może nabytą gdzieś na deptaku, w lubieniu kasetkę przybornik, może na przybory do szycia. I rozstajemy się z lubieniem, rzucając ostatnie spojrzenie z lotu ptaka na to ciągle bardzo mało znane, a tak ważne dla Historii Rzeczypospolitej i dla naszej kultury narodowej uzdrowisko. Niech ostatnim akcentem pobytu w lubieniu będzie jeszcze fragment, który mogliśmy znaleźć we wstępie do jednej z ulotek zdrojowych. Reklamując pobyt w lubieniu, tak pisali gospodarze uzdrowiska. Wobec nawoływań naszej patriotycznej prasy i ludzi dobrej woli, którym dobro ojczyzny na sercu leży, do uprzemysłowienia kraju i samopomocy, jest uzasadniona nadzieja, że te hasła nie przeminą bez echa i z czasem wydadzą pożądany owoc. Tym bardziej, że ostatnie wypadki polityczne aż nadto nas przekonały, że tylko na siebie liczyć możemy, a polepszenie naszej teraźniejszej niedoli w pierwszym rzędzie od nas zawisło. Dziwnie aktualna ta przedmowa sprzed lat ponad 80. Jednym z bardzo ważnych ogniw w łańcuchu przemysłowym są bezsprzecznie nasze zdrojowiska i wody mineralne. Żadna z dzielnic ziem polskich nie jest tak bogata od przyrody, wyposażona zdrojami lekarskimi, jak Galicja. Te skarby to naturalne bogactwo naszej ziemi. Nie jest niestety należycie zużytkowane. Więc pytam, po cóż nam po zaszczycie i chlubie posiadania pierwszorzędnych wód lekarskich, jeżeli nie osiągniemy ogólnokrajowego pożytku z tych darów opatrzności, tak hojnie nam udzielonych. Galicja cierpi ogromnie z powodu zapoznania doniosłej ważności swych zdrojów lekarskich przez miarodajne czynniki. Nie jeden bowiem zakład krajowy, który posiada znakomite wody mineralne, jakimi zagranica się poszczycić nie może, wiedzie z braku poparcia tylko anemiczny żywot, a mógłby się stać źródłem dochodu nie tylko dla swej miejscowości, ale całego powiatu, a nawet kraju. Zatem, wiedzeni tymi słowami sprzed wielu, wielu dziesięcioleci, korzystajmy z dobrodziejstw, jakie mamy w kraju, zwłaszcza w tym roku. Dziękuję Państwu za uwagę, za obejrzenie prezentacji przez Lubień do Zdrowia. A jeśli chcą Państwo wiedzieć, gdzie nagrywaliśmy tę prezentację to muszą się Państwo wybrać do Podkowy Leśnej, bo to w słynnym Muzeum Iwaszkiewiczów w Stawisku mieliśmy zaszczyt gościć Państwa, zabierając Państwa na kresy do lubienia zdroju. A ja już zapraszam na kolejny odcinek poświęcony królewskim kuracjom w Szkle. Dziękuję za uwagę.